Panie Karolu, mam wrażenie, że Pana życie mogło być też materiałem na film, bo Pan poznał wielką miłość po 70. Czy przed tym, jak poznał Pan Małgorzatę, myślał Pan, że jeszcze stanie na ślubnym kobiercu? Nie myślałem. Nie myślałem. O wielu rzeczach nie myślałem. Fakt, że może gdyby tak kiedyś się stało, to materiał na film byłby niezły, przyznam. No, jeśli chodzi o moje życie i wszystko, co mnie spotkało. Ale jest to dowód tego, że zawsze mamy coś przed sobą i kwestia jest tylko w naszej głowie, naszych potrzeb, oczekiwań i chęci zrealizowania tego. Takie blokady, które się pojawiają bardzo często w naszych głowach, powodują, że stawiamy sobie takie bariery, że właściwie przed nami już więcej nic nie ma. Ale ja sobie te bariery otworzyłem i okazało się, że warto było. Także tak, nie myślałem o tym, że jeszcze będę panem młodym, a już na pewno nie myślałem, że będę ojcem małej córeczki. I myślę, że mój ojciec, który zawsze ubolewał z tego faktu, że nie mam właśnie dzieci, jest pewnie mocno, mocno mile zaskoczony tym faktem, jak patrzy tam sobie z nieba na nasze życie. Ale ja też. I myślę, że jestem równie zaskoczony, co szczęśliwy z tego powodu. A czym pan zauroczył Małgorzatę? Bo na pewno później rozmawialiście o tych pierwszych spotkaniach. Co ją ujęło najbardziej w panu? To jest tajemnica. No, ja mam sprzedawać tajemnicę, jak uwodzi. A to liczę. Nie. Nie umiem odpowiedzieć, nie zadaję takich pytań. Mało. To już mogę tu poradzić panom, którzy starają się zdobyć młodsze partnerki, żeby nie starali się być innymi niż są. Żeby nie udawali młodszych, żeby nie udawali bardziej bogatych, żeby nikogo nie udawali. Udawanie to rzecz najgorsza, jaka chyba może się zdarzyć, bo prawda i tak wyjdzie kiedyś, wcześniej czy później. Natomiast myślę, że taka autentyczność i prawdziwość jest czymś najważniejszym i wartym do zaoferowania. Jeżeli mogę tak to określić, to zaoferowałem, ale nie zdobywałem na siłę Małgosi, zresztą w ogóle niczego na siłę nie zdobywam, bo wiem, że się przegra zawsze taką walkę. To musi przyjść samo i to jakoś wtedy dwoje ludzi uznają, że może byłoby razem fajnie. Podobnie w dwie strony. Ja nie traktuję tego, że młodsza dziewczyna ode mnie to jest jakieś zbawienie boskie, że Pan Bóg zesłał mi, nie wiem, jakie wielkie szczęście, które muszę nosić do końca życia i dziękować Panu Bogu, że coś takiego się zdarzyło. Ja to traktuję bardzo partnersko. Oczywiście cieszę się z tego faktu, że tak się stało, ale czasami jest tak, że ludzie jakby mają poczucie pewnego długu, który muszą spłacać całe życie, że to tak nie jest. Wydaje mi się, że jesteśmy wzajemnie sobie potrzebni. Każdy ma coś. Ja mam na pewno wiele doświadczeń życiowych, wiele przemyśleń. Wbrew pozorom więcej pozytywnych emocji może niż miałem kiedyś. Więcej uśmiechu, więcej żartu, więcej dystansu do wielu rzeczy, które się dzieją. Ale na pewno nie starałem się na siłę udawać kogoś, kim nie jestem. Wspomniał Pan o córeczce. Czy miał Pan wątpliwości przed tym, jak zdecydował się Pan zostać ojcem w dojrzałym wieku? Przypuszczam, że jakieś tam myśli się pojawiły, że bycie tatą po 70 to już jest coś. To już jest coś, tak, to prawda. No, co prawda jest paru starszych tatów ode mnie,
Tony Quinn był jeszcze starszy, ale nie, ja nie robię takiej listy, że starszy, młodszy, nie. Tak, niewątpliwie ludzie, którzy może mieli kiedyś dzieci, mają doświadczenie większe i wiedzą, jak reagują na pewne sytuacje. Ja tego nie znałem, nie znałem swoich reakcji na bezsenne noce, na wstawanie o drugiej, o czwartej, na mleczko, karmienie, na zawołanie o pieluchy i tym podobne atrakcje. Tego nie wiedziałem, jak będę reagował. Patrząc na nie swoje dzieci, wydawało mi się, że będę reagował tak sobie średnio dobrze na to wszystko. Ale jak ma się swoje dziecko, które okazuje się jeszcze, przynajmniej z naszego punktu widzenia, jest fantastyczne, kochane i uwielbiane, te rzeczy przestają mieć znaczenie. Można wstawać o każdej porze i zrobić dla niego wszystko. W związku z tym potem się wszystko zmieniło, ale te obiekcje oczywiście były. Natomiast takich obiekcji wynikających z faktu, że może jestem do pewnych rzeczy za stary. Nie, odwrotnie. Ja odbieram to, że jestem dopiero teraz młody do posiadania dziecka w tym znaczeniu, że mam na to dziecko więcej czasu. Jako aktor z polskich dróg, agenta numer jeden, gdzie jeździłem po Polsce i rzadko bywałem w domu, to bym był słabym tatą, myślę. Po prostu bym był takim szablonowym tatą, którego nie ma w domu. A ja teraz jestem tatą, który jest w domu, który cieszy się z tego faktu, jesteśmy razem. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobry okres. Jedyny jest problem, ale on dotyczy nas wszystkich, że nie żyjemy wiecznie. No ale może mamy taki świat pełen ciekawostek różnych, różnego typu i technicznych, i zdrowotnych. To może się okazać, że będziemy żyli, no może wiecznie nie, ale te 120 lat może będziemy żyli. Tylko tak w zdrowiu oczywiście, w zdrowiu. Nie, no żartuję, to jest może jedyny problem jakiś taki, prawda, że gdzieś coś się kiedyś kończy. A co by pan powiedział tym, którzy piszą w internecie czasami, że w tym wieku się zostaje dziadkiem, a nie ojcem? No, przeważnie piszą to dzieci, młodzi ludzie bez doświadczenia żadnego. Nie chcę powiedzieć, że są głupi, bo w ogóle pisanie anonimowe czegokolwiek jest jakąś paranoją, jest to brak odpowiedzialności za cokolwiek. Co on może powiedzieć, taki chłopak, o tym, czym się zostaje, jak on ma 20 lat, czy 15, on w ogóle nie wie, co to znaczy być kimkolwiek jeszcze, więc nic by nie powiedział. Powiedziałbym, nie zajmujcie się tym, na czym się nie znacie.